Sposób rysowania wysokości w trójkącie ostrokątnym przy użyciu ekierki. Narysujmy dowolny trójkąt ostrokątny. Zaznaczam tutaj podstawę trójkąta, to oczywiście jeden z boków. Następnie rysuję ekierkę i teraz przenosimy ekierkę. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób należy przyłożyć ekierkę. Musi być ona na zakładkę jednego z boków trójkąta, czyli tutaj podstawy, na którą ma być prowadzona wysokość. Następnie rysujemy dowolny odcinek, tak jak pokazuję na rysunku. Przesuwamy ekierkę w dół i uzupełniamy odcinek. W tym momencie możemy oczywiście odłożyć ekierkę, ponieważ narysowaliśmy już odcinek zawierający wysokość trójkąta. A zatem pozostaje skrócić ten odcinek i zaznaczyć kąt prosty, czyli fakt, że jest on prostopadły do podstawy. No właśnie, skróciliśmy odcinek i teraz już mamy wysokość naszego trójkąta. Podpiszmy jeszcze dla porządku. Wysokość, proszę bardzo, poprowadzona z wierzchołka i podstawa, do której poprowadzona została wysokość. W taki sposób należy narysować wysokość przy użyciu ekierki. Rysowanie wysokości w trójkącie rozwartokątnym przy użyciu ekierki. Narysujmy dowolny trójkąt rozwartokątny. Jak widać, dwa kąty ma ostre i jeden rozwarty. Teraz przykładamy linijkę, tutaj zaznaczyłem kolorem czarnym i następnie zastanawiamy się nad tym, jak długi należy narysować odcinek. Tutaj proszę bardzo, linia przerywana, czyli przedłużamy jeden z boków trójkąta, mianowicie ten bok, na który ma być poprowadzona wysokość. Teraz możemy odłożyć ekierkę, przepraszam, linijkę. Tutaj narysowałem akurat linijkę, ale równie dobrze może to być oczywiście ekierka. No i pozostaje właśnie przejść do narysowania wysokości, czyli narysowałem ekierkę. Proszę popatrzeć, w jaki sposób należy ją przyłożyć, czyli znowu bierzemy część jednego z boków ekierki na zakładkę i zwróćcie też uwagę na to, że punkt, z którego ma być prowadzona wysokość, wspiera się o ekierkę, jeden z boków ekierki. No i rysujemy wysokość, tutaj kolor zielony. Teraz możemy odstawić już ekierkę. Mamy wysokość, mamy też podstawę. Zaznaczyłem je tymi samymi kolorami. Pozostaje jeszcze zaznaczyć fakt, iż wysokość jest prostopadła do, w tym wypadku, nie konkretnie boku, do którego została poprowadzona, ale do przedłużenia tego boku. Następnie podpisujemy wysokość, no i oczywiście podstawa, do której została ta wysokość poprowadzona. Tym samym zadanie narysowania wysokości przy pomocy ekierki zostało wykonane.